Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj taka audycja przypominajka, przypomnienie niezwykle istotnego, bardzo ważnego tematu, kiedy duch przemożny, nieśmiertelny łączy się z ciałem śmiertelnym, ulotnym, chwilowym. Jest to niezwykle istotny temat, bo tutaj religia katolicka, zwierzchnicy Watykanu nabruździli, naściemniali tak strasznie, a dzisiaj jeszcze jest ta narracja złych sił, aby wszystko, co nienaturalne, nieprawdziwe, czynić jako naturalne, prawdziwe, że tak właśnie jest. Zauważcie, że w Biblii nie ma słowa o tym temacie, o ciąży, aborcji. Od razu mówię, że i powtarzam to, i powtórzę jeszcze kilka razy w audycji. Aborcja nie jest żadnym grzechem. Żadna kobieta, która chce dokonać, dokonuje, dokonała aborcji, nie powinna czuć żadnej winy i w ogóle nie przejmować się tym, co bajdurzy Kościół i teraz te prawicowe, poprzez prawicowe rządy, ta straszna narracja. Dawno, dawno temu w starożytnym Rzymie i jeszcze wcześniej wierzono, że życie zaczyna się z pierwszym oddechem. Tak zawsze było, jest i będzie. I to jest święta prawda. Ale tutaj niestety, tak jak w wielu innych sprawach, zwierzchnicy chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego, Watykanu tak strasznie nabruździli, namieszali, że dla tej instytucji nie ma innej drogi. Musi odejść w niepamięć, upaść. I to się stanie. Oczywiście musimy docenić wkład chrześcijaństwa. Dało jednak podstawy tej cywilizacji, w której teraz żyjemy, a która nam tak strasznie szwankuje i nie domaga, ale dzisiaj, co tam się dzieje w Watykanie, lepiej o tym nie mówić. Kto i co się tam zagnieździł, zagnieździło. W każdym razie duch łączy się z ciałem w momencie pierwszego oddechu, tego klapsa. Także kobieta w ciąży nigdy nie ma w sobie dwóch duchów. Zawsze tylko jeden, swój. Duch przydziela się do płodu. W świecie ducha jakoś tak jest, że gdy dojdzie do zapłodnienia, z woli człowieka, zapłodnienie nigdy nie jest z woli Boga, tak jak to uznaje Kościół, który uważa, że wszystko jest z woli Boga. I te tragedie, które się dzisiaj dzieją, i ta wojna, i też zapłodnienie jest z woli Boga. Tymczasem nic nie ma to wspólnego w ogóle z prawdą. Każde zapłodnienie jest z woli człowieka, z woli kobiety i mężczyzny. Najlepiej, jak jest planowane, wyczekiwane, kochane. Wtedy taki duch, który się do takiego płodu przydzielił, może dawać znać, poruszać, ale nigdy nie jest w tym płodzie. Płód jest zawsze płodem. Nie ma czegoś takiego jak nienarodzone dzieci. Nie ma. To jest neologizm, to jest właśnie to wciskanie nam ciemnoty,
strasznej, bo ubezwłasnowolniającej przede wszystkim kobiety. Ale Kościół w związku z tym, że jest zarządzany przez mężczyzn i tylko przez mężczyzn, nadal trzyma się tych strasznych, fałszywych pouczeń Pawła Apostoła, który nie jest święty, że mężczyzna decyduje, a kobieta jest uzupełnieniem, dodatkiem do mężczyzny, niezbędnym, koniecznym, bo rodzi dzieci, ale tylko uzupełnieniem. Tymczasem nic. Przepraszam, telefon musiałem przerwać. Także duch łączy się, przemożny, nieśmiertelny duch. Nasza istota, nasze jestestwo to jest nasza duchowość, nasz duch. Jacy my jesteśmy jako duchy, ludzie w duchu, przekonujemy się oczywiście po śmierci fizycznej. I każdy z nas się o tym przekona po przejściu swojej ścieżki, krótszej lub dłuższej. A długość tej ścieżki też zależy tylko i wyłącznie od nas. Jak żyjemy, jak się prowadzimy, jak żyliśmy w poprzednich życiach, bo jeżeli nas dosięga jakaś tragedia, wypadek, nasze życie nagle się urywa, no to znaczy, że to jest konsekwencja poprzedniego życia. Tutaj nie ma, zmiłuj się, nie ma, przepraszam, prawo przyczyny i skutku jest wpisane, jest częścią boskiej miłości, a ten świat został stworzony z wielką miłością i jest miłością. I my wszyscy jesteśmy miłością, ale się to wszystko tak pogmatwało i zrobiło bardzo nieprzyjemnie, bo ludzie krzywdzą, a wszelkie zło, wszelka krzywda bierze się z braku miłości. Ale warto odszukać w sobie, wrócić do tej miłości, którą jesteśmy. Dzieci pokazują nam tą boską miłość. Nasze własne dzieci. I dziecko powinno być wyczekiwane owocem miłości, a nie z przypadku, nie daj Boże, z przemocy, gwałtu, czy niechciane, niekochane. No oczywiście takie dzieci też muszą się rodzić. Ktoś, kto w poprzednim życiu jako niedobry rodzic nie dbał o swoje dzieci, oddał do domu dziecka, do przytułku, sprzedał kiedyś, no to wiadomo, że musi tego samego doświadczyć i doświadczy i wybierze sobie tylko i wyłącznie takich rodziców, jakim ktoś był matką, ojcem w poprzednim życiu. Tutaj to działa jak odbicie lustrzane. To znaczy, my mamy tą wolność wyboru. Im więcej mamy tej miłości, im bardziej miłością się kierujemy w życiu, tym te nasze wybory są szersze, olbrzymie. Im nie kierujemy się miłością, tylko kierujemy się egoizmem, chęcią zysku, po trupach do celu, tym te nasze możliwości w przyszłym życiu bardzo się zmniejszają. I wtedy ktoś, kto nie był dobrym ojcem, dobrą matką, no to musi się u takiej matki urodzić, która nie była dla swojego dziecka dobra. Żeby odczuć po prostu, odczuć to samo. To już nawet bez wdawania się w dobro i zło. To działa jak odbicie lustrzane, echo w górach. Jak sianie, jak się sieje truskawki, to się dostaje truskawkę, a jak ziemniaki, to ziemniaki. Można się modlić i zaklinać rzeczywistość, ale zawsze się ziemniaki urodzą, nigdy truskawki. Co posiejesz, to zbierzesz. I chciałem przeczytać fragment z 5. tomu Wielcy Polacy. Właśnie fragment większy 3. dyktowania świętego Jerzego Popiełuszki. Oczywiście najwięcej jest w tomie
trzecim na temat aborcji, przerywania ciąży i świętego prawa każdej kobiety do dysponowania swoim ciałem i swoim życiem. Koniec dyktatu starych religii. To jest era kobiet, tom trzeci. Życie zaczyna się z pierwszym oddechem, seks jest darem Boga. Zło, które czynicie, zawsze do was wróci. Kto jest zainteresowany? A nie ma jeszcze, to może sobie nabyć tą książkę. Tu jest bardzo dużo. Jeden z grubszych tomów, 220 stron. Dokładnie dyktowań głównie kobiet. I tom piąty, z którego zaraz będę czytał. Świętego Jerzego Popiełuszkę. Te dwa można w zestawie nabyć. Spróbuję jeszcze dzisiaj taki zestaw stworzyć ze zniżką. Ktokolwiek chciałby się zapoznać głębiej z tematem, kogo to dręży, kto myśli o przerwaniu ciąży, a się boi. Im szybciej oczywiście, tym lepiej pozbyć się niepożądanego gościa. Wielu z was też zadaje pytania, no przecież te płody kopią, prawda, czasem. No tak, jak jest płód, dziecko wyczekiwane, no to ten duch, który się przydziela do danego płodu, on kopie, daje znać, cieszy się. Duch się cieszy, że będzie już, urodzi się i będzie kochany, tulony, karmiony, otoczony miłością i będzie dorastać, dojrzewać w szczęśliwym gniazdku rodzinnym, pełnym miłości. No to jasne, że się cieszy, ale zapewniam was, że dziecko z gwałtu, z przemocy albo niechciane, niepożądane, niechciane, bo dana kobieta nie może sobie w tej chwili pozwolić na dziecko i nie chce. I ma święte prawo do pozbycia się tego płodu. Kiedyś to było naturalne, w Biblii nie ma ani słowa na temat aborcji. Nie wiem, czy Jezus poruszał ten temat za swojego życia, w każdym razie w Biblii też będzie dużo na ten temat, o tym samostanowieniu każdego człowieka, jak kobiety, tak i mężczyzny. Bo zapewniam was, ci księża, którzy pomstują na kobiety, że jak pójdziesz do piekła, jak przerwiesz ciążę, i tak dalej, ci, którzy namawiają, żeby mimo wszystko urodzić niekochane, niechciane dziecko, płód, żeby stało się nieszczęśliwym człowiekiem, to tacy księża urodzą się jako kobieta i będą zmuszeni, może gdzieś w Salwadorze, może w Polsce, bo to są takie niestety kraje, gdzie kobiety są przymuszane do rodzenia niechcianych dzieci, a tak nie powinno być. Prawda Boża tryskająca z tych wszystkich książek, z dyktowań, to jest jedna wielka przede wszystkim sprawiedliwość. Ale oddajmy głos świętemu Jerzemu Popiełuszce. Po tym długim wstępie pragnę podyktować, co mnie zaczęło nurtować. Zaraz po zaznajomieniu się z tą wielką, nową dla mnie Bożą prawdą. Mam na myśli te moje namowy, żeby ratować dziecko, mimo że przyszła ewentualna matka powiedziała mi, że chce płód usunąć. Byłem przeświadczony, bo tak mi przedstawiono Boże zasady, że opoczęte dziecko trzeba się bić do końca, więc używałem wszelkich możliwych argumentów, żeby przerwaniu ciąży żadna kobieta się nie poddała. A teraz zaglądam, i to często, do tych, które moim namowom uległy. Byłem wobec nich nieraz bardzo ostry. Potrafiłem powiedzieć: chcesz zostać morderczynią? I o dziwo, te, które mi się oparły, rozumując, że dziecka niepożądanego mieć nie mogą, tym powodzi się zupełnie znośnie, bez tego właśnie dziecka. A te słabsze, które mi uległy, aż mnie boli ich widok, bo większość z nich nie była przygotowana materialnie ani pod żadnym innym względem na tak wielkie obciążenie, jakim jest macierzyństwo. Tylko znikomej ilości tych dzieci powodzi się dobrze. Większość cierpi niedostatek,
a często przez swoje matki są nazywane bękartami. Tak, znam takie przypadki, kiedy matka przeklina dziecko, już żywe, prawda, dorastające. Och, obyś ty się nigdy nie urodził, diabli cię tutaj zesłali, bękarcie, bachorze i tak dalej, i tak dalej. A zapewniam was, że dla takiego dziecka to jest straszna trauma słyszeć takie słowa. Prawie taka trauma jak wojna, której teraz dzieci doświadczają na Ukrainie. A brak miłości takiej matki do swego dziecka budzi litość moją nad tym dwojgiem. Ale też wyrzuty sumienia, bo to moja własna wina. Może gdybym tych zagubionych kobiet tak mocno nie namawiał do macierzyństwa, nie straszył ich, to zdecydowałyby się przerwać ciążę i nikt by nie cierpiał. Gratuluję teraz wszystkim tym, które miały na tyle charakteru, ażeby się oprzeć moim słowom morderczyni. O Boże, jak mnie to boli, że namawiałem do rodzenia niechcianych dzieci. Robercie, słyszałem twoje słowa, biedny popiełuszko, taką ciemnotę wciskać kobietom. Robercie, pojmij, a z tobą niechaj pojmą wszyscy ci, którzy będą czytać te moje słowa. Ja tak miałem podane. Usunięcie płodu równa się morderstwu człowieka przez człowieka. A ci, którzy płód będą usuwać, też są mordercami. Więc zapytuję, jak ja miałem postępować, jak pouczać ludzi? Tym bardziej, że ja naprawdę wierzyłem, że czynię dobro, że tak jest właściwie. A teraz, gdy posiadłem tę nową boską wiedzę, czuję się taki nieszczęśliwy, widząc te zaniedbane, niechciane dzieci, jak kule u nóg tych biednych kobiet. Pamiętajcie, że ja namawiałem do urodzenia nawet te kobiety, które zostały zgwałcone. Taka wola Boga. Zaszłaś w ciążę, musisz urodzić. Trzeba powtarzać to tym zgwałconym kobietom na Ukrainie przez oprawców Rosjan. A teraz czego się dowiedziałem? Przyszła matka nie posiada w swoim ciele duchów dwóch ludzi, swego i przyszłego dziecka. Duch, to prawda, przydziela się do kobiety spodziewającej się dziecka, ale nie jest umiejscowiony w jej ciele wraz z płodem. Gdybym ja o tym wiedział, tak jak wiem dziś, zupełnie inaczej podchodziłbym do problemu niepożądanej, niechcianej przez kobietę niespodziewanej ciąży. Co kobieta nosi w swoim łonie, to dopiero może być człowiekiem, jeżeli ciążę donosi do końca. Usunięty płód nie jest człowiekiem z duchem, chociaż żyje. Ale życie to jest warunkowane, zależne od tego, czy będzie donoszone do czasu porodu. Gdy dziecina się rodzi i zaczyna żyć samodzielnie, otrzymuje w ciele swoim malutkim ducha, który się przydzielił do tego płodu. Czyli z pierwszym oddechem wszyscy otrzymują ducha, a z ostatnim duch uchodzi z ciała. Jakie to wielkie, jakie konsekwentne, że człowiekiem stajemy się wtedy, gdy zaczynamy żyć osobnym życiem, pełną istotą ludzką, bezsprzecznie już z duchem. Płód, nie mając jeszcze ducha, może być usunięty, jeżeli kobieta nie życzy sobie urodzić dziecka. To żadna zbrodnia. Powtórzę jeszcze raz. To żadna zbrodnia usunąć płód. Oto słowa świętego Jerzego Popiełuszki. Co jest bardzo ważne, Bóg Stwórca nie ingeruje w poczęciu żadnego dziecka przyszłego człowieka. Tu najważniejsza jest wolna wola danego ducha. Ale zawsze, zawsze ma ograniczone możliwości. Nie może urodzić się u dobrych rodziców, jeżeli na takich nie zasłużył, bo w poprzednich życiach skąpił miłości swoim dzieciom. Kto kochał swoje dzieci, będzie kochany przez swoją przyszłą matkę i ojca. Ale kto nie zasłużył na miłość matki i ojca, musi teraz odczuć ten brak miłości na własnej skórze.
Pamiętajcie więc o słowach Chrystusa, Boga Jezusa, naszych rodziców duchowych, naszej matuli ojczulka. Co posiejesz, to zbierzesz. Święty Jerzy Popiełuszko, trzecie dyktowanie, 410 dyktowanie do książek, odebrane przez Nel Halinę Noel w niedzielę 1 marca 1987 roku w mojej obecności. A ja jeszcze mogę dodać święte słowa Matki Jezusa, Świętej Maryi: cudzy ból nie boli. Dlatego każdy z nas odrabia tu swoje relekcje, doświadcza to, co musi doświadczyć. Każdy ma swoją odrębną, indywidualną ścieżkę. Także pamiętajcie, nie ma nic złego w pozbyciu się płodu, w pozbyciu się materiału na człowieka. To jest płód żyjący, ale tylko życiem fizycznym. Niczym więcej, bezduszny. I może rozwijać się tylko dlatego, że jest w ciele matki, kobiety, rodzicielki. Tam odbywa się coś rzeczywiście cudownego. Ale przede wszystkim dziecko powinno być chciane, kochane i wyczekiwane z miłością. Takie niechciane, niepożądane może być bez żadnego jakiegokolwiek poczucia winy usunięte. Ja w swoim życiu starałem się kierować, nawet nie wiedząc o tym, sprawiedliwością. Dlatego też w liceum, jeszcze w czasach PRL-u, gdy koleżanki moich kolegów zachodziły w ciążę, a ja znałem przez swoją mamę dobrego lekarza, to kierowałem je tam, dokonywał aborcji i sprawa była załatwiona. Później jeszcze przez lata dziękowały mi. A dzisiaj wiele z nich, bo pomogłem chyba w 4 czy w 5 przypadkach pozbyć się niepożądanego gościa i jestem z tego dumny. I powtórzę to każdemu, że jestem z tego dumny, że pomogłem tym koleżankom usunąć niechciany płód, pozbyć się niepożądanego gościa. Niektóre z nich założyły rodziny, mają dzieci. Założyły rodziny wtedy, kiedy już nie w szkole, w liceum, bo posiadanie dziecka w szkole, w liceum jednak jest kłopotliwe, prawda? Jak tutaj zbudować związek, kiedy się trzeba uczyć, zdobywać dobry fach, zawód, iść na studia, a ile to poszarpanych przez donoszenie takiej niechcianej ciąży do końca. Także pamiętajcie, wszystkie kobiety, nie ma żadnego grzechu w pozbyciu się, w przerwaniu ciąży. Najlepiej zrobić to jak najszybciej. Ale to nie jest wola Boga, że nagle plemnik wbija się w jajo i dochodzi do zapłodnienia. To jest tylko z woli człowieka lub niestety czasem przypadek, wypadek. To chyba tyle. Nie chcę przeciągać. Zapraszam wszystkich do subskrybowania New Reality TV. Subskrybujcie kanał. Polecajcie audycję znajomym. Kto jeszcze nie ma, polecajcie książki swoim znajomym lub sami kupujcie. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat aborcji, no to te 2 tomy ze względu na świętego Jerzego Popiełuszkę. I erę kobiet. Bardzo dużo kobiet tutaj o tym dyktuje. Ale oczywiście i w tych innych jest też bardzo dużo. I w pierwszym, co mówią zmarli, i w drugim, jak umierał Bóg. I w czwartym, gwiazdy kina. I w szóstym, miłość cię wyzwoli. W siódmym, świat według świętych. W 8 przyczyny kalectw i nieszczęść i 9 literatura czasów przełomu. A w tomie 10, który się teraz rodzi,
Zapewniam Was, że też będzie bardzo dużo na ten temat. Wpisujcie komentarze, dzielcie się przemyśleniami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce w kolejnej audycji. Do miłego.